Szanowne przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Kochanie, chcę Was poinformować o tym, że warsztaty, które mieli się odbyć dzisiaj i jutro, nie odbyły się z powodu ode mnie niezależnego, ponieważ ten hotel, gdzie miałam prowadzić warsztaty, jest zajęty przez uchodźców z Ukrainy. Zresztą wszystkie hotele w Subyce są zajęte. Dlatego przeniosłam warsztaty na późniejszy okres i prawdopodobnie to będzie lub koniec maja, lub koniec czerwca. Ale na dzień dzisiejszy już wiem, że pięć osób nie będę mogły wziąć udział w tym czasie, dlatego że mają pracę za granicą i w tym czasie nie będzie ich w Polsce. Przynieśli te warsztaty, udział w tych warsztatach na jesień. Także jeżeli kto będzie miał chęć i możliwość wziąć udział w warsztatach, są miejsca na tą chwilę i jest ich pięć. Ponieważ nie dawałam nigdzie ogłoszenia, bo grupa nabrała się bardzo szybko i było to tylko powiadomienie tu na moim kanale, i dlatego nigdzie nie dawałam. I również teraz na swoim kanale daję e, ogłoszenie, że zwolniło się 5 miejsc na koniec maja lub koniec czerwca, ale prawdopodobnie to będzie koniec czerwca. Nie wiem, czy. Zostaną zwolnione hotely do końca maja. Także no tak jest. Nic na to nie poradzisz, jak to się mówi, siła wyższe. I trzeba do tego się dostosować. A tam zobaczymy, jak będzie dalej. A dzisiejszy przekaz jest poświęcony jedności, o której nieraz już mówiłam nie w jednym przekazie była. O jedności nas wszystkich i jedności z naszym wyższym ja i z naszą boską iskrą, która jest w nas. Faza wzniesienia od 3D do 5D, od dualności do jedności. Gaia wzniesiona do 5D, teraz wyciąga każdą istotę na planecie do 5D. Aby wyjaśnić, podaje. Podstawowe zasady przejścia od 3D do 5D, z którymi wszyscy się spotykają. Uwaga, to nie konkurs. Wyższe to nie znaczy, że jest lepsze, ponieważ wszyscy jesteśmy jednym. Ten, kto na wyższym poziomie świadomości, nie jest lepszy od tego, kto dopiero teraz się przybudza. Jesteś wyjątkowa iskrą boskości bez względu na to, na jakim etapie jesteś. Bóg we mnie widzi Boga w Tobie. Rozróżniają się gęstości tylko po to, aby lepiej zrozumieć zasady i lekcje w każdym polu częstotliwości. 3D dualność jest punktem indywidualizacji duszy ze źródła. Dlatego stajemy się wyjątkowym istotą. Uczymy się wolnej woli w rozdzieleniu, aby w większym stopniu realizować nasze prawdziwe ja, ponieważ jesteśmy oddzieleni, mamy uczucie i odczucie rzeczy istniejących poza nami. Wyobraź sobie malucha, który dopiero zaczyna mówić, że wszystko jest moje. Stajemy się niezależni i chcemy robić wszystko po swojemu. W tej dziedzinie pozwolono nam być w służbie dla siebie, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki możemy naprawdę otworzyć się na to, kim jesteśmy. Prawdziwym celem 3D jest po prostu opanowanie naszej wolnej woli i osobowości. Świat utknął w tej fazie tak długo, że wiele uważa, że dualizm jest sposobem funkcjonowania kosmosu: dobro kontra zło, ja kontra ty, czerń kontra biel i tak dalej. Prawdę mówiąc, 3D i poniżej są jedynymi sferami, które mają iluzję rozdzielenia. 4D, alchemia i jedność przeciwieństw to kiedy Integrujemy sferę cienia i astralną ze świadomością. Jest to obszar przejściowy przeznaczony do łączenia w 5D. Na tym etapie odbywa się praca widzenia w snach i integracja naszego cieniowego ja. Dzieje się tak również wtedy, gdy przyciągamy naszego boskiego partnera, bliźniaczy płomień, aby jeszcze bardziej. Zintegrować naszą przeciwną polaryzację z jednością poprzez alchemiczne połączenie naszych czakr. Wiele uzyskuje dostęp do przewodników i eterycznych istot w swoich snach i medytacjach w tej fazie. Łączymy naszą dualność i uczymy się łączyć wolną wolę z boską wolą. Plan ten został porzucony z traumami i programowaniem mentalnym. Co może sprawić, że przejście między 3D a 5D będzie dłuższe i trudniejsze? Musisz połączyć wszystkie części siebie w jedność, aby osiągnąć 5D. Nie ma niczego zewnętrznego. Zarówno jak na górze, tak i na dole. Plan astralny to fałszywe zniesienie. Jest to tymczasowy plan, aby nas Przetestować, ale wielu miesza Go z oświęceniem. Jego celem jest oponowanie nas, zanim przejdziemy do 5D. Czy możesz oddać swoją wolną wolę, boskie wole dla najwyższego dobra wszystkich? Czy potrafisz połączyć swój cień i świadome ja, czy potrafisz znaleźć równowagę między sobą a partnerem? 4 d to powrót do skoncentrowanego w sercu sposobu bycia w służbie innym. 5 d to jedność, inna najwyższa prawda świadomość jedności. W tej fazie odnajdujemy nasz głos i wchodzimy w naszą niezależną siłę. Łączymy się ze zbiorową świadomością jedności i pamiętamy prawa jedności. Wszyscy jesteśmy jednym. Jest to również, kiedy powierzona nam nauka, jak tworzyć własną rzeczywistość. Uzyskujemy również dostęp do zapisów Akashy Najwyższej Prawdy i uzyskujemy słuch dla naszego Wyższego Ja i boskiej drużyny opiekującej się nami. Nie ma podziału między Ja a Wyższym Ja, ponieważ jesteśmy w jedności. Związek z wyższym ja różni się od przewodników, których spotykamy w Astralu. Zanim osiągniemy 5D, zostajemy oczyszczenie, aby pracować na widoku u całego świata. Zaczynamy przychodzić do ukierunkowanej pracy i służenia innym na większą skalę. Kiedy jesteśmy zjednoczeni w jedności, zaczynamy odkrywać najwyższą czakrę. Serce i zaczynamy pracować ze złotą energią stworzenia świadomości Chrystusa. To powolne budowanie tej energii, dopóki nie ucieleśnimy się i nie zrealizujemy świadomości Chrystusa. Twoja dusza jest zawsze na drodze do coraz wyższych i wyższych stanów bytu. Najszybszą drogą do zniesienia jest podążenie za sercem. I podążenie za nim dzień po dniu. Wiele błogosławieństw Waszej boskiej podróży. Moi drodzy, ja dawno temu mówiłam na kanale. Wiem, że wiele osób dołącza się do nas, do, do mnie, do Was. I chcę powtórzyć tą afirmację, którą. Trzeba najpierw nauczyć się świadomie, a później ją powtarzać w stanie między alfa a beta stanem przy przebudzeniu, Kiedy ty już nie spisz, ale jeszcze spisz. To jest stan między alfa a beta. I wtedy zwraca się do swojego wyższego ja. I mówisz witam cię moje wyższe ja. Witam cię i proszę żeby moja wola zawsze była uzgodniona z wolą boskiego ja dla najwyższego dobra wszystkich. Proszę, żeby w ciągu dnia zawsze mnie otaczała kolumna Złota Białego światła. To jest jak oddech, jedna z moich praktyk. Od mnóstwa, mnóstwo lat. To jest podpowiedź dla tych, kto jeszcze dobrze nie słyszy głos swojej duszy. I zwracajcie się w ten sposób, w ten sposób do swojego wyższego ja, ale obowiązkowo, tak jak tu była powiedziana w przekazie obowiązkowo, mówiąc dla najwyższego dobra wszystkich. To jest podstawa. I też y, nieraz już powtarzałam, że przybudzone osoby ani niczym nie lepszy od tych, kto jeszcze nie zna tego, kim jest. Także pomagajmy tym, kto nas o to prosi, ale nie ciągniemy za sobą tych. Kto nie gotów do tego. Szanujmy wolę każdego. Bliska to nam osoba lub po prostu znajomy. Ja dziękuję wam wszystkim za to, że jesteśmy w jedności coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że wszystko jest we mnie, a ja jestem we wszystkim. Że jestem częścią jedynego Boga i nie ma żadnego znaczenia, jak On ma na imię. Dziękuję Wam za to, że wspieracie i pomagacie mnie w mojej pracy na kanale. Dziękuję za miłość wzajemną. Z Wami była Irina.